Córciu, niedługo skończysz 16 lat. Wiesz, co się wtedy stanie? A, no tak, wiem. Wtedy odbędzie się najgłośniejsza impreza w tym mieście. Nie o to mi chodziło. Nie pamiętasz, co ci mówiłam? Każda osoba, która kończy 16 lat, otrzyma karę, którą musi wykonać. Chodziło ci o tę głupotę? Tak, pamiętam, mamo. Tylko nie rozumiem, dlaczego ja muszę wykonywać jakieś kary? I co będzie, jeśli nie zrobię tego? Och, skarbie, jeśli nie zrobisz tego, stanie się coś złego. Na przykład... Okej. Jak fajnie obudzić się 16-latką! Nic nie popsuje mi dzisiaj humoru. Nawet ta głupia kara. W ogóle, co tam w niej może być? Pewnie będę musiała zjeść cytrynę albo głośno zaśpiewać w miejscu publicznym. Zobaczymy. Jestem pewna, że to nie będzie trudne. Ha? Nie ma mowy! Ja i Alex jesteśmy idealną parą. Obiecaliśmy sobie wziąć ślub, gdy ukończymy 18 lat. A moja mama go nienawidzi. No cóż, coś wymyślę. Nic nas nie rozłączy. Eli, córciu, wszystkiego najlepszego. Zjesz śniadanie? A śpieszę się już do szkoły. Pa, pa, buziaki. Stój. Jaką karę dostałaś? Może pogadamy o tym później? Popatrz na mnie. Co? Boże, jaka wspaniała wiadomość. Nie martw się, kochanie. Wybiorę dla ciebie najbardziej godnego męża. Mamo, ale ty wiesz, że ja kocham Alexa. Nie chcę nikogo innego. Ten twój Alex w ogóle nie pasuje do ciebie. Jesteś warta kogoś lepszego. Przekonam cię, że jest inaczej. Cześć, Eli. Wszystkiego najlepszego. Dzięki. Słuchaj, nie widziałaś może Alexa? Muszę już iść. Pa. Co? Hej, Ricky, hej. A ty nie widziałaś może Alexa? A chyba mnie tam ktoś woła. Aha, idę, już idę. Co jest z wami dzisiaj? O, Alex, kochanie, wszędzie cię szukałam. Skarbie, nie powiedziałeś jej? Ashley? Alex, dlaczego ona powiedziała do ciebie skarbie? No wiesz, Eli, to nie moja wina. Nie twoja wina? Ja dostałam karę dzisiaj i musiałam zrobić tak, żeby Alex został moim chłopakiem. Wybacz. I ty po prostu zgodziłeś się na to? Jeśli nie spełni swojej kary, umrze. Jak mogłam jej odmówić? Jesteś idiotą, Alex. Boże, moja mama miała rację. Tak mi przykro, ale co chcesz zrobić z imprezą, którą urządziłeś? W sensie, nie będę odwoływać imprezy przez to, że rzucił mnie ten dupek. Ale tematem twojej imprezy jest miłość i każdy powinien przyjść z parą. Pamiętasz? Kurwa. Mamo? Słucham? Powinnaś pilnie znaleźć mi męża. Eli, czekaj. O czym ty mówisz? Chcę spełnić moją karę. Jak najszybciej. A co z Alexem? Nie chcę gadać o nim. Po prostu znajdź mi męża. Potrzebuję go mieć na sobotę. Albo najlepiej na piątek. Rita, chodź. Jedziemy do galerii. Muszę wybrać sukienkę na moją imprezę. Jasne. Przygotuję samochód. I jeszcze, musimy znaleźć odpowiedni strój na pierwsze spotkanie z moim przyszłym mężem. O, hej, Eli, to ty. O, hej, dziewczyny. Też wybiera się strój na moją imprezę? No wiesz, my raczej nie przyjdziemy, jak i reszta ludzi. Dlaczego? Wy nie macie par. Tak mi przykro. O, nie w tym rzecz. My mamy parę. Ale ty... Szczerze mówiąc, przyjaźniliśmy się z tobą, bo chodziłaś z Alexem. No, skoro już nie jesteś z nim, nie musimy więcej udawać, że podobasz nam się.
No, także sorry, ale nikt nie przyjdzie na twoją imprezę. Jeszcze pożałujesz o tym, co powiedziałaś. Rita, skreśl ich z listy gości. Na zawsze. Nie rozumiem. Jak można być takim hipokrytą? Rita, jak ci ta sukienka? Bardzo pasuje do twoich oczu. Eli, uważaj z tyłu. Kurwa, mój nowy garnitur. Ślepa jesteś? No sorry, moja dupa nie ma oczu. A głowa pewnie mózgu. I w ogóle jak śmiesz tak mówić do dziewczyny? Gdzie twoje maniery? Najwidoczniej zgubiłem tam, gdzie ty swoje oczy. Ochrona. Ten człowiek przeszkadza mi w wyborze sukienek. Czy możecie go wyprowadzić? To mój sklep. Lepiej ty idź stąd, dopóki cię ochrona nie wyprowadziła. Proszę, Eli, chodźmy stąd. Znamy inne sklepy z sukienkami. Nie, Rita, my zostaniemy. Puśćcie mnie. Złożę skargę na ten sklep. Eli, proszę cię, chodźmy stąd. Po prostu okropny dzień. Co dzisiaj wszystkim odbiło? Eli, mam wiadomość dla ciebie. Co się stało, mamo? Jutro pojedziemy do cioci Sary. Tam poznasz swojego przyszłego męża. Przynajmniej jedna dobra wiadomość dzisiaj. Ale jest coś, o czym powinnaś wiedzieć. Nie mów nic, mamo. Ja chcę wszystkim dowiedzieć się od niego. Tak. O nie, Rita. Przez tego dupka, który wyrzucił mnie z sklepu, zapomniałam o stroju dla spotkania. Nie martw się, zaraz coś znajdziemy. Muszę wyglądać idealnie. Serio uważasz, że to wygląda idealnie? To nawet nie jest bliskie ideału. Nie martw się, Eli. Na pewno coś znajdziemy. Przejrzałyśmy całą szafę. Nic z tego nie będzie. Tu leży jakieś pudełko. Skąd to tu się wzięło? To prezent od twojego ojca. Przed śmiercią poprosił mnie, żebym schowała go do twoich 18 urodzin. Tata kupił dla mnie sukienkę. Taką samą, jak miała moja ulubiona lalka. Zawsze mówiłam mu, że gdy dorosnę, będę miała dokładnie taką samą sukienkę jak ona. Ubiorę tą sukienkę na swoją imprezę. A na spotkanie ubiorę to, co kupiliśmy dzisiaj. Witaj, Sara. Matyldo, jak miło cię widzieć. Eli, jak ty urosłaś, dziewczyno. Zapraszam was do środka. Tak się cieszę, że zgodziłaś się przyjść, Eli. Sama tego chciałam. Naprawdę? Więc gdzie jest Tobias? Wiesz, Matyldo, on bardzo dużo pracuje. Powiedział, że chwilę się spóźni. Eli, możesz rozejrzeć się. Dobrze. Ten Tobias nie lubi robić zdjęć? Wszędzie ma zasłoniętą twarz. O, tu jesteś! Gdy byłeś malutki, byłeś taki słodki. Mam nadzieję, że teraz nic się nie zmieniło. Co to za zdjęcie? To ja? Nie pamiętam tego. Mamo, dlaczego jestem na tym zdjęciu? O, Tobias, jak miło cię widzieć. No i gdzie ta piękna, nieznajoma kobieta, którą miałem poznać? Przywitaj się, Zeli. Ty? Mamo, chodźmy stąd. Nie chcę nawet znajdować się w jednym pokoju z tym kretynem. Eli, przestań. To już było dawno temu. On się zmienił. Nie będzie cię obrażać jak w dzieciństwie. Co? Jak w dzieciństwie? Ten dupek wywalił mnie wczoraj ze sklepu. Nie wiem, kim on jest, ale na pewno nie będzie moim mężem. Cześć, chciałam przypomnieć, że już w tę sobotę odbędzie się impreza z okazji moich urodzin. Możesz potwierdzić swoją obecność, odpowiadając na tę storę. Dzięki! Eli, a co z tematem twojej imprezy? Wciąż nie masz pary. No ten idiota na pewno nie był jedyną opcją. Znajdziemy kogoś innego. Muszę ci coś wyznać, córciu. Później, mamo, śpieszę się już do szkoły. Dlaczego nikt nie odpowiada na story? Pewnie jest coś z internetem. O, cześć, dziewczyny. A z kim przyjdziecie na moją imprezę?
Sorry, Eli, mamy inne plany. A co tam się stało, Eli? Nikt nie chce przyjść na twoją imprezę. Oj, jak nam przykro. A wiesz, chyba wiem, gdzie wszyscy będą w tę sobotę. No i gdzie? A u mnie. Organizuję imprezę w domu letniskowym. Ale ciebie nie zaproszę. Jesteś na czarnej liście. Wyrwij jej te spalone blond włosy. Jak ona mogła urządzić imprezę w tym samym dniu, co ja? A co jeśli naprawdę nikt nie przyjdzie? Ale wstyd. Muszę to jakoś naprawić. Pogadam z Aleksem. Tak, on na pewno mi pomoże. I widziałeś, co się dzieje, stary? Każdy odwrócił się od Eli. Nie współczułeś jej? No weź ogarnij dupę. Mówiłem cię. Mam już dość jej. Dzięki Ashley pozbyłem się tej języ. Wiesz, śmiecie trzeba wyrzucać, zanim zaczną śmierdzieć. Cieszę się, że już nie jesteśmy razem. Czuję się lepiej. Ja jeszcze myślałam, że my jesteśmy idealną parą. Hej! Co ty tutaj robisz? Musimy pogadać. Na osobności. Hej, dziewczyny, to on, prawda? Jego pokazywano dzisiaj w wiadomościach. Tak, to on. O co chodzi? Zobacz sobie. Znany biznesmen jest w trakcie przekazania swojemu synowi majątku. Ale jak się okazało, żeby go zdobyć, musi spełnić szereg wymagań. I jednym z nich okazał się ślub z córką zmarłego wspólnika biznesowego. Czekamy na odpowiedź. Kim jest ta nieznajoma? Proszę, powiedz, że to jakiś żart. Tata nie mógł mi zrobić tego. Sam dowiedziałem się kilka godzin temu. Posłuchaj, to jedyne wymaganie, które zostało spełnić. Z moim tatą jest źle. Jeśli nie zdążymy, imperium naszych ojców padnie. To, nad czym pracowali całe życie, zniknie. Myślisz, że spieprzę swoje życie dla jakiegoś imperium? Bardzo się mylisz. Zawieź mnie do domu. Muszę pogadać z mamą. Eli, o tym chciałaś mi powiedzieć? Że już od dawna wiadomo, kim będzie mój mąż? Tata chciał zrobić jak najlepiej dla nas. Jest XXI wiek, a ja będę musiała wyjść za mąż na podstawie umowy? Co śmieszne. Ty i Tobias poradzicie sobie z Imperium. Wasze ojcowie zawsze wiedzieli, że dacie radę się dogadać i będziecie dobrymi partnerami. Najwidoczniej bardzo się mylili. Eli, musisz za niego wyjść. Inaczej stracimy wszystko, co mamy. Dopiero po wykonaniu umowy 50% spółki będzie nasze. Proszę, pomyśl o swojej przyszłości. Rita, słucham cię, Eli. Odwołaj imprezę. Jesteś pewna? To było tak ważne dla ciebie. Tak. Nie chcę walczyć o uwagę z innymi dziewczynami. Poddaję się. Dobrze. Chcesz coś jeszcze? Tak. Czekoladowy tort i matcha. Zaraz przyniosę. Dziękuję. Eli, ktoś przyszedł do ciebie. Nie chcę nikogo widzieć. Ale on jest bardzo natarczywy. Hej. Po co przyszedłeś? Chciałbym cię zobaczyć. Posłuchaj, wiem, jesteś oszołomiona tą wiadomością, że musisz wyjść za mąż za jakiegoś nieznajomego faceta. Oszołomiona to mało powiedziane. Tak naprawdę mam dla ciebie niespodziankę. Ubierz się ładnie. Będę czekał na dole. Hej, gdzie jedziemy? Zobaczysz później. Czekaj, to impreza? Czyja to impreza? Witam wszystkich. Dziękuję, że przyszliście na tą imprezę. Urządziłem ją dla jednej wspaniałej osoby, która stoi obok mnie. Eli, niedawno ukończyłeś 16 lat, a pamiętam, jak jeszcze niedawno byłeś mała. I jadłeś piasek z piaskownicy. Co? Cieszę się, że znowu spotkaliśmy się po tylu latach.
Zacznijmy imprezę. Nie mówiłeś, że się znamy. Myślałam, że przypomniałaś sobie, gdy zobaczyłeś zdjęcie z naszego dzieciństwa. No tak. To byłeś ty. Przypomniałaś sobie. Przez ciebie mam tą bliznę na nodze. Dręczyłeś mnie, jak byłam mała. Tak, wiem. Mój charakter nie jest prosty. Ale obiecuję, że nigdy więcej tego nie zrobię. Nawet jeśli nie zgodzisz się na ślub, chcę cię chronić. Eli, cześć! Jak miło cię widzieć. Tęskniłem. Alex? Skąd tu się wziąłeś? No, to impreza Tobiasa Hornera. Mój ojciec, pamiętasz? Pracuje w jego firmie. Ja już też mam załatwione tam miejsce pracy i dlatego dostałem zaproszenie na tą imprezę. Posłuchaj, Eli, ja chcę wrócić do ciebie. Zrozumiałem, że kocham cię. A co z Ashley? Ta głupia zdzira zostawiła mnie. Wcale jej się nie dziwię. W sensie? Eli, jakiś problem z nim? Tak, trzeba przypilnować, żeby on nigdy nie pracował w naszej firmie. Co, dlaczego mi to robisz, Eli? Bo śmieci trzeba wyrzucać, zanim zaczną śmierdzieć. Byłoby świetne wprowadzenie naszej firmy. Będę. Czyli to oznacza, że... Tak. Zgadzam się wziąć ślub z tobą. Ale nie wiem, czy dam radę być kimś więcej niż partnerami. I moja kara. Muszę ją spełnić. Czyli dobrze, że zabrałem dzisiaj ze sobą ten pierścionek. Pam, param, pam, pam. The end.